Jestem w Rzeszowie i nie zawaham się tego użyć. Jestem w Rzeszowie, bo jutro będę prowadził spotkanie, warsztaty dla koordynatorów czytelniczych klubów książki i będę opowiadał o reportażu, o seriach, które warto czytać, o których też warto rozmawiać, o książkach, o których warto rozmawiać na spotkaniach dyskusyjnych klubów książki. No i mam ze sobą książki, bo oczywiście trochę jako rekwizyty, ale to są też książki, które chciałbym zaproponować do czytania. Ale tak sobie pomyślałem, że skoro czytelniczym klubom książki polecam do czytania książki, bo uważam, że są dobre, ciekawe i są też fajnymi pretekstami do dyskusji, no to dlaczego by Wam nie polecić tych książek? Będzie tego sporo, ale najpierw ta książka, którą sobie przywiozłem dla przyjemności do przeczytania tutaj w łóżku wieczorem. Jakub Orzeszek, Drugie ciało pisarza. Widzieliście ją w ostatnim filmie, jeżeli nie widzieliście, to też zobaczcie. To jest książka o Schulzu, o tym, jak on opisuje ciało, czym też jest dla niego seksualność, jak ważne jest ciało i seks w jego twórczości i właśnie nie tylko literackiej, ale też plastycznej, czyli w grafikach, które przygotowywał. Ci, których interesuje Schulz, jego taka, no, uważana za ciemniejszą stronę, perwersyjną stronę. Jeżeli interesuje Was ta ciemniejsza strona osobowości Schulza, ta, jak się mówi, właśnie bardziej perwersyjna, taka ukryta, no to no, polecam Wam. To są eseje, to jest w ogóle doktorat Jakuba Orzeszka w formie książkowej. Ja już to przeczytałem, bo tak jak mówiłem w poprzednim filmie, miałem ją w PDF-ie, zanim się w ogóle ukazała i bardzo jest dobra, bardzo jest dobra. Mam strasznie dużo notatek z niej, a teraz będę ją czytał jeszcze raz, żeby sobie już tu pozaginać rogi i popodkreślać to, co najciekawsze. Jakie dobre reportaże wybrałem dla koordynatorów dyskusyjnych klubów książki? Króciutko, no bo będzie tych książek sporo. Nie będę ich za bardzo omawiał, nie będę mówił, dlaczego one mi się podobają, bo po prostu chciałbym, żebyście je przeczytali i sami znaleźli to, co w nich wartościowe. Ja po prostu Wam gwarantuję, że to są bardzo dobre książki i skoro polecam je właśnie na szkoleniach, warsztatach różnego rodzaju, w różnych miejscach, to i Wam je polecam. Sami sprawdźcie, to też może być rodzaj wyzwania, czy rzeczywiście ta książka, którą polecę, jest tak dobra, czy tak bardzo Wam się spodoba, jak ja ją reklamuję, że jest dobra. Przechodzimy do książek. Na początek Niemiec Włodzimierza Nowaka. Uważam, że to jest jeden z najlepszych reportaży, chociaż nazywa się tą książkę powieścią reporterską, bo jest tak napisana jak powieść wręcz, tak fajnie płynie ta akcja. Jeden z najlepszych reportaży XXI wieku, moim zdaniem, Włodzimierz Nowak, Niemiec. Wszystkie ucieczki Zygfryda, o Zygfrydzie Capelli, bardzo ciekawej, niejednoznacznej postaci, poprzez którą Włodzimierz Nowak pokazuje nam historię Polski, PRL-u, tym, co po PRL-u i też to, jak my sobie radzimy z tym PRL-em, który nadal jest w nas i nawet jest w tych młodszych, którzy tego PRL-u nie pamiętają. Tak młodych i pięknych jak ja. Nie przeproszę, że urodziłam Karolinę Domagalska. Świetna książka, reportaż, zbiór reportaży, historię rodzin z in vitro. Taki ma podtytuł, który wszystko wyjaśnia o in vitro. Ta książka pojawiła się w 2015 roku. W 2016 była w finale Nagrody Kapuścińskiego lub była nominowana, czyli była w dziesiątce lub w piątce finałowej. Nieważne, bardzo dobra książka, nadal super aktualna, bo to są tak zwane reportaże z przyszłości, znaczy ja je tak nazywam. To są reportaże o problemach, o których się u nas jeszcze nie dyskutuje, albo się dyskutuje bardzo mało. To nie jest taka książka typu o, warto finansować in vitro, bo jest to bardzo ważne. Pokazuje różne problemy, które się z tym łączą. Bardzo ciekawe, skomplikowane, pokazujące, że to nie jest tak jednoznaczna rzecz, jak się czasem wydaje. Bardzo, bardzo polecam. Bardzo polecam. Nie zestarzała się ta książka mimo tych 8 lat.
Laila znaczy noc, Aleksandra Lipczak, czyli książka o Hiszpanii, ale też bardzo ciekawe ujęcie o Hiszpanii, która ma bardzo bogatą przecież przeszłość wielokulturową, muzułmańską i żydowską. O tym pisze w takim reportażu, eseju Aleksandra Lipczak. Książka dostała Nagrodę Gombrowicza 2-3 lata, 2 lata temu. Wielki przypływ, Jarosław Mikołajewski. Świetna książka, reportaż, który łączy reportaż z poezją. Tutaj są elementy poezji, a jeden, ostatni rozdział jest po prostu takim wierszem napisany, o, wierszem non-fiction. Bardzo ciekawa rzecz o Lampedusie, czyli wyspie włoskiej, na którą przypływają cały czas migranci z północnej Afryki przede wszystkim. Poruszająca rzecz, nadal aktualna. Z tej samej serii Dowodów na istnienie. Egipt, Haram, Halal. Jedna moim zdaniem z najciekawszych książek, przynajmniej z tych, które ja czytałem, o islamie, pokazująca islam niejednoznacznie, to znaczy pokazująca właśnie różne jego aspekty, różne paradoksy, różne takie problemy, które są i trochę dla nas dziwne, i trochę też nierozwiązywalne przez samych muzułmanów. Super, bardzo fajna książka, która no nie jest napisana. To znaczy, kiedy ją czytacie, to widzicie ten obiektywizm reportera. Trudno bardzo go osiągnąć, ale tutaj się wydaje, że Piotr Ibrahim Kalwas naprawdę zrobił wszystko, żeby z każdej perspektywy, no z każdej, z wielu różnych i nieoczywistych, i oczywistych perspektyw pokazać islam na przykładzie Egiptu. Klasyka. Ryszard Kapuściński, cesarz, czyli reportaż napisany trochę jak bajka, trochę takim po części, w głównej części takim barokowym językiem. Rzecz, no, klasyka polskiego reportażu. Bardzo serdecznie Wam polecam, jeżeli nie czytaliście, to jest króciutka rzecz, malutka. Warto o Etiopii, o cesarzu Haile Selassie i jego upadku. Diabeł i tabliczka czekolady. Paweł Piotr Reszka, jeden z najlepszych współczesnych reporterów, taki solidny reporter, który głównie pracuje w Lublinie, który jest związany, chyba nadal jest, przez lata był na pewno związany z lubelskim oddziałem Gazety Wyborczej. Pisze teksty na tematy społeczne. Możecie go też kojarzyć z książki Płuczki, która była i w finale Kapuścińskiego, i w finale Nike. Świetna rzecz. Tutaj jest to zbiór reportaży właśnie, które się ukazywały w dużym formacie, czyli w dodatku reporterskim Gazety Wyborczej, o Lublinie i okolicach. Świetne społeczne reportaże z 15 chyba też roku. Tak, też z 15 roku. Dobry był ten 15 rok dla reportażu. Ale uniwersalne, mimo tych 8 lat, nadal można je czytać z wielkim przejęciem, zwłaszcza że te tematy społeczne to jest jedna jakby warstwa książki, ten wydźwięk właśnie taki społeczny tych reportażów to jest jedna warstwa, a drugą warstwą jest taka próba odpowiedzenia na pytanie, czym jest szczęście, i to jest taki, no, drugi też ciekawy poziom, bo te odpowiedzi są bardzo różne. No i na koniec też książka, którą pokazuję, bo świetnie nadaje się do rozmowy, świetnie nadaje się do takiej dyskusji właśnie w klubie książkowym. Dzieci Norwegii o państwie nadopiekuńczym, czyli o tym, jak norweskie urzędy do spraw dzieci, nie pamiętam jak one się tam nazywają, no właśnie bardzo często zdaje się nadużywają swoich kompetencji. Z polskiej perspektywy powiedzielibyśmy, że zbyt często ingerują i zbyt mocno ingerują w życie rodzin, wtrącając się w to, jak dzieci są wychowywane. Ale to, co mówię, nie jest tak bardzo właśnie jednoznaczne. To nie jest książka, która jest napisana z pozycji potępiającej te urzędy. Tutaj właśnie Maciej Czarnecki świetnie, naprawdę świetnie. I chyba pamiętam, że jak pisałem tą recenzję tej książki, to pisałem właśnie o jego obiektywizmie, o tym, jak bardzo potrafił go zachować w tak trudnym, budzącym emocje temacie.
Zwłaszcza, no bo to jest trudny temat, jeżeli urząd odbiera ci dziecko z jakiegoś powodu, którego ty nie rozumiesz, wydaje ci się, że to jest zawsze budzące emocje, i te emocje rodziców, którzy się tutaj wypowiadają w tej książce, też przelewają się na czytelniczkę, czytelnika. No i to jest taka książka, która trzyma w napięciu, ale jednocześnie właśnie jest niejednoznaczna. Tutaj nie ma też odpowiedzi na to, czy te urzędy działają słusznie, czy niesłusznie, czy nadużywają swoich kompetencji, czy są jakby, no czy nie nadużywają po prostu. To powinien rozsądzić w swoim serduszku czytelnik, albo właśnie czytelnicy w klubie książkowym, więc tę książkę bardzo serdecznie też polecam do czytania, jeżeli chcecie mieć jakąś rozkminkę. No i to tyle. Książki nie są połączone jakoś tematycznie. To są z różnych parafii książki, z różnych wydawnictw, różne tematy, różne formy też tutaj są. No, ale wszystkie są bardzo dobre i bardzo serdecznie Wam je polecam. No, a jeżeli chcielibyście, jeżeli jesteście z jakiejś biblioteki czy innej instytucji kultury, która prowadzi dyskusyjne kluby książki, chcielibyście, żebym przyjechał poopowiadać, to piszcie. Znajdziecie mnie na Instagramie, na Facebooku i wszędzie.